Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Days Gone, gdzie wracamy do głównej części fabularnej, chociaż nim dojdziemy na miejsce, to jeszcze skorzystalibyśmy z tego, a jednak nie. Hej, mam dla ciebie zadanie. Masz dla mnie zadanie? Tak, jest grupa martwych świrusów. Na zachód od kładki ugrzęźli w błocie. Chcę, żeby ktoś ich powyciągał, a potem spalił. Jasne? Robota na magnach. Tak. Znajdź kogoś innego, jestem zajęty. Hej, przecież znalazłem ciebie. Nie wiem, co Mike nagadał ci na waszej wycieczce, ale mamy robotę. Tutaj. Hej. Skizo, on nie może iść z tobą, bo idzie ze mną. Zdaje się, że z tobą nie gada. Tak, a ja gadałam z Mike'iem. Muszę uderzyć do syfu, a on idzie ze mną. Jasne? Jak mówiłem, zajęty. Dobra, ale jak wrócisz, masz przyjść do mnie. Ty idziesz? Gdzie? A to ważne? Powinno być, idziesz ze mną? To powiesz mi, gdzie idziemy? Powiem. Ricky, nie mam czasu ani na twoje odpały, ani Skiza. Chodź, pokażę ci. Mike mówił, co zrobiłeś. Niczego nie zrobiłem. O tym, że jeśli zapieczętujemy jaskinie, powstrzymamy hordy. Nigdy nie powiedziałem, że je powstrzyma. Może spowolni. Słuchaj, zmierzasz do czegoś konkretnie? Tak. Po prostu pomyślałam, że może postanowiłeś zostać. Znaczy, nie tylko z powodu Boozera, ale dlatego, żeby pomóc. Tak sobie pomyślałaś. Wiesz, swego czasu robiłem sporo kursów. To prawda, ale nic więcej i dobrze o tym wiesz. A teraz nagle pomagasz Mike'owi zapieczętować jaskinię. I co mam niby o tym myśleć? No cóż, trzeba coś robić. Panie przodem, tak? Zawsze to jakoś ciekawiej funkcjonuje. Teraz już wiem, skąd się wzięło to powiedzenie, tak, panie przodem. Ale może jak jest chwilowo zajęta, to zróbmy to, co mieliśmy przed chwilą wykonać, a mianowicie rozdajmy punkty umiejętności. Zażaleliśmy w misjach pobocznych, no to teraz trzeba korzystać. Zmniejsza opóźnienie regeneracji skupienia, zdecydowanie tak. Kontrola tłumu opanowano. Przytrzymanie i naciśnięcie R3 włącza skupienie, zmniejsza... Okej, to wiemy, jak to działa. Może sprawia, że każda broń dystansowa użyta podczas skupienia ma zwiększone możliwości powstrzymania słabszych przeciwników. To nam się przyda, jak w końcu ruszymy na hordy, bo do tej pory specjalnie nie mieliśmy jak z nimi walczyć, a teraz jest pół kroku bliżej tego. Odblokowano trzeci poziom. Tu byśmy dorzucili przeładowanie podczas sprintu. Nie, rzadko kiedy tak biegamy. Zmniejsza odrzut broni dystansowej. Zdecydowanie tak. Jesteśmy poza kontrolą. Przytrzymaj, stuknij. O, czyli standardowo. Zabójcze bełty. Weźmy to. Co prawda z bełtów na ten moment nie korzystamy, ale liczę, że niebawem się to zmieni. Czyli mamy w końcu bełty, mamy czwarty poziom umiejętności i tutaj ten ładny, o, celownik, na który liczę, że może Anusz dzisiaj po zakończonej misji nam wpadnie. To co? Tutaj. Wiesz, kilka tygodni temu straciliśmy człowieka, jak się popsuło. To wtedy wyłączyło respirator w szpitalu. Respirator? O Boże, Ricky, rozejrzyj się. Jak potrzeba ci respiratora, to już i tak nie żyjesz. A jakby to był Boozer? Tak właśnie myślałam. Zrozum, nie mamy zasilania od prawie 2 lat, ale transformatory i kable są w dobrym stanie. Przynajmniej te tutaj. Chcę jechać na północ i sprawdzić elektrownię wodną. Chcę wiedzieć, co się stało. Nie, jaka eskorta? To robota dla Skiza. Nie potrzebuję eskorty. Mieszkałeś tam i znasz teren o wiele lepiej niż inni. Deacon, prosiłeś o moją pomoc, prawda? Teraz ja proszę o twoją. Cholera. Dobra, super. Idę zgarnąć kilku chłopaków, nie, którzy... Nie rób tego. Nie, zrobimy to po cichu. Jeśli natrafimy na ludzi Copelanda, to ja ich załatwię, ale dzikie tereny roją się od wieczystych i innych sukinsynów i Bóg wie czego. Jak pójdziemy z ludźmi, to będzie już po nas i tyle. No tak, ale... Nie, zrobimy to po mojemu. Szlak. Dobra, okej, idziemy. Słuchaj, Ricky, muszę cię o coś zapytać. Kilka nocy temu, w szpitalu... Czy palnęłabym ci w łeb? Nie. Serio? O, a wyglądałaś raczej jakbyś... Zabrałabym cię na zewnątrz i dopiero potem to zrobiła. O, jasne. Tak, żeby, no wiesz, nie zbryzgać krwią sprzętu medycznego. Aha, dokładnie.
No to wiele tłumaczy. O, ale jakie malowanie mamy dopasowane. Jak wcześniej ruszymy, zdążymy wrócić, zanim się ściemni. O ile nic nie pójdzie nie tak. A co może pójść nie tak? Przecież dowodzisz. Zaznaczyłem ci na mapie drogę, jedź nią. Jest tam kilka obozów maruderów, które lepiej ominąć. Tak, kumam. To jak tu w ogóle trafiłaś? Nigdy cię o to nie pytałem. Chyba tak samo jak wszyscy. Kiedy się zaczęło, byłam setki kilometrów od domu. Kiedy wróciłam, nikogo już nie było. Skąd pochodzisz? Wychowałam się w miasteczku niedaleko Portland. Pracowałam w mieście, nocowałam u znajomych, wracałam do domu na weekend. W wielkim mieście? Chyba jasne, tyle że w Oregonie. I jak z tobą było? W sensie, jak ci się udało stamtąd uciec? Nie wiem, chyba miałam szczęście. Drogi na całym wybrzeżu były zablokowane, wszystko wyglądało jak jeden wielki parking. Dolina Willamette przypominała strefę wojenną. Wyjeżdżając, mówiłam znajomym, żeby wiali. Chyba mnie nie posłuchali. Podobno zrzucili tam atomówkę. Na Portland? No, tak słyszałam, ale to chyba nieprawda. Pewnie byśmy to odczuli, nie? No, czyli ty i Adi. Masz jakiś problem? Ja? Nie, no co ty. Po prostu nie wiedziałem. Jeździłaś z nami dość długo, ale jakoś nigdy to nie wypłynęło. Byłam jak ty. Wydawało mi się, sama nie wiem, że trzymanie się na dystans to najlepszy sposób na przetrwanie. Okej, słuchaj, mogłem nie pytać, to nie moja sprawa. Właśnie dlatego jestem w obozie. Wiesz, to szansa na normalne życie. No to powodzenia. No nic poważnego. W sensie ja i Adi. Dla mnie wyglądało to inaczej. No, wiesz, ostatnimi czasy wszystko dzieje się szybko. Wiesz, o co chodzi. Nie wnikam. Muszę ci coś powiedzieć. Wal! Ja, słuchaj, doceniam, że wstawiłaś się za mną. Za mną i buzerem. Znaczy przed żelaznym Majkiem. Wow, robisz się miękki. Chwal się. Nigdy mi za nic nie dziękowałeś. Wiesz, bo może nigdy nie miałem powodu. Okej. Okay. To gdzie byłeś tamtego dnia z żelaznym Majkiem? Zaraz, przecież podobno ci o tym opowiedział. Nie był zbyt rozmowny. Znam żelaznego Majka od dawna i szczerze mówiąc chyba nigdy wcześniej nie widziałam go takiego, sama nie wiem, zdołowanego. To gdzie byliście? W Sherman's Camp. Słyszałam, że to świrusowo. Zgadza się, ale nie było wyboru. Chciałem zapieczętować jaskinię, powstrzymać hordy. Mike wiedział, gdzie znajdowało się biuro zezwoleń górniczych. Zgarnęliśmy kilka map, miał namierzyć materiały wybuchowe. Radio ci szwankuje, bo brzmiało, jakbyś zgłosił się na ochotnika do jakiegoś gówna. A teraz robię kurs z tobą, nie? Jest. Chciałeś się wymigać od roboty. Okej, tu mnie masz. To co się stało, bo coś się musiało stać. Nic, Ricky, nic się nie stało. Nic ci nie powiedział? Nie, nie, nic nie powiedział. Sama mówiłaś, że Mike nie jest specjalnie rozmowny. No pięknie. Wcale nie brzmiało to sztucznie, tak? Jadę specjalnie trochę wolniej, żeby czasem nie ominęły nas pewne kwestie dialogowe. Sprawdziłem ostatnio Mike'a właśnie, jak biegaliśmy po mieście. Tam na szczęście usłyszeliśmy wszystko. No kolega tak Dobra, specyficznie mówił. Dobra, widać już tamę. Zwolnij przy bramie. Nie wiadomo kto lub co może tam siedzieć. Jasne. Że urywał końcówki myśli i dopowiadane były w kolejnych sekwencjach. No a tutaj... No dobrze, szalony pomysł, przyznam. Wygląda spokojnie. Spodziewasz się kłopotów? Ta, zawsze. A jak w nie wpadniemy, to po nas. Dobra, chodź. Chcę sprawdzić przepływ. Gdzie idziesz? Tędy! Jakoś tak ciężko sobie wyobrazić, żeby ta tama działała bez ręki ludzkiej, tak chociażby w jakimś celu konserwacji, czy obsługi tego, tak, to jednak robi wrażenie. No i inna sprawa, czy... O nie, nie, nie. Hej, coś tu nie gra. Powinno wypływać więcej wody, o tam. Tak? Tak, a słyszysz to? Co, co? Dokładnie. Gdyby pracowały turbiny, słyszałbyś stąd buczenie przewodów. Co tam się stało? A, to samo co ze wszystkimi mostami. Spryciarze w mundurach uznali, że wysadzenie ich pozwoli powstrzymać nadejście hordy. Hordy uchodźców czy hordy świrusów? No, w sensie tacy jak Copeland? Pewnie jedno i drugie. Dobra, chodź, muszę coś sprawdzić.
Inna sprawa, że no te przewody po 2 latach, nie wiem w jakim stanie by były. Pamiętam, jak nas na studiach uczyli podczas tych całych tragedii, jakie były w Japonii, w Niemczech też wyłączyli stare elektrownie atomowe. No i wtedy byliśmy uczeni, że to dość nieroztropne, ponieważ dość szybko takie przewody, po których nie płynie prąd, ulegają degradacji, tak więc no, mowa oczywiście o przewodach wysokiego napięcia, więc ciekawe, jak to tutaj będzie wyglądało. No ale liczę, że coś się uda zdziałać. Tak, na wszelki wypadek weźmy jeszcze dodatkowy towar. Chodź, dotknij tego. No chodź. Dobra. I co, czujesz coś? Nie. Dokładnie. Gdyby woda płynęła, turbiny by cały czas wibrowały. Idziemy. Pani inżynier. Tutaj w górę musimy się dostać aż na szczyt, o tam. Ty prowadzisz. Widzisz te rury? To są tak zwane zastawki. Ciśnienie w zbiorniku rośnie i zwiększa się przepływ wody, dzięki czemu można dużo łatwiej zasilić turbiny. Skąd ty w ogóle wiesz takie rzeczy? Z ojcem i braćmi naprawialiśmy samochody i inne takie. Stary załatwił mi robotę w Boeingu, jak miałam 17 lat. Uczyłam się zaocznie, miałam zostać inżynierem, mechanikiem i wtedy wszystko chuj strzelił. Widziałaś ich potem? Swojego ojca, braci? Nie. Chodź, tutaj. Dobra, trzeba coś wykombinować. No to będzie ciekawie. Co teraz? Kto? Czekaj, co się dzieje? Co ty robisz? Jeździliśmy razem tylko przez kilka miesięcy, ale przez ten czas nigdy nie widziałam, żebyś zrobił coś dobrowolnie. Jedno z nas musi tam zeskoczyć i odetkać w lot. Więc to będę ja. Ale oczywiście możesz czekać i patrzeć. Okej. Okej, teraz albo nigdy do roboty. To wszystko było zaplanowane. No, niezły syf. Ale chyba uda mi się to ogarnąć. Weź wróć do turbiny. Zobacz, czy w ogóle wibruje. Ale o czym mowa? Tylko te traszki trochę mnie martwią. Ja bym zawczasu je tu zlikwidował, ale no niech będzie. Nic. Chwileczkę. Czuję. Tak, sprawa załatwiona. No, o ile naszej koleżanki tam coś nie wciągnęło, bo tak pływać przy turbinach to... Ha, ha, ha. Czujesz te wibracje? Tak, ale prąd ciągle nie płynie. Co? Szlak. Nie może być łatwo, prawda? Dobra, chodź. Sprawdzimy transformatory. No właśnie, jakoś tak wyjątkowo mało problemów było w tym spotkaniu. Co właściwie stało się z twoim ojcem i braćmi? Nie wiem. Przez całą drogę próbowałam się do nich dodzwonić. Ciągle było zajęte. Jak dotarłam na miejsce, nikogo nie zastałam. Cała okolica była wyludniona. Wszędzie leżały ulotki, nakazy ewakuacji. Sprawdziłam najbliższy obóz dla uchodźców, ale został opanowany. Wszyscy byli martwi. Wszędzie były świrusy. Jezu, Ricky. Strasznie mi przykro. Wiesz, to było dawno temu. No 2 lata, a wtedy miała 17, czyli co, Ricky by miała teraz 19 lat? Chyba się gdzieś pogubiłem w tej historii. Te zasilają linie biegnące na południe. Okej, wiesz może co z nimi nie tak? Nie, nie mam pojęcia. Okej. Daj mu łotek. Może było zwarcie w skrzynkach przyłączowych turbiny. Zejdziemy i sprawdzimy to. Dobra? Aha, spoko. No to jak to jest z tobą i z Gizem? Bo mam wrażenie, jakbyś zawsze była o krok od rozszarpania mu gardła. Kiedyś przełapałyśmy go z Adi, jak ukrywał się przed naszą chatą, kiedy
Brałyśmy kąpiel. Co? O rany, to jakiś podglądacz. Powiedziałam mu, że jak jeszcze raz odwali taką akcję, zobaczy, kto ma większego gnata. Jezu. Wiesz, skoro była tam Adi, to Skizo pewnie nie patrzył na ciebie. Gdyby nie ja, wykastrowałaby chujka jak nic. Auć. No nie? Nigdy nie wkurzaj babki, która umie używać skalpela. Dobra, podsadź mnie. Okej, spoko. Gotowe. I proszę, brama otwarta. Rusz się, pomieszczenia przyłączowe są gdzieś tutaj. Tak samo jak gałęzie, które zwiastają ludzi gołębie. O Boże, co tu tak śmierdzi? Gniazdo świrusów. Oceniając po zapachu, trochę ich jest. Trzymaj się blisko. Kolego, z czym do świrusów? Dosyć. Dobra. Pamiętasz, co robić? Ty podpalasz, ja rozwalam. Minęło trochę czasu, ale pamiętam. Fajczymy to. Jest co tu szukać. Nadchodzą! No nie, no... Gotowa. No, to nie byłem gotowy. Koleżanka nam wystartowała. Ha. No chodź. Czysto. Już po wszystkim. Nie no, spoko, ale ja chciałem zobaczyć, co tu w okolicy jest. Ona już ruszyła, coś tam leżało. Pod schodami w ogóle. To jakieś przejście techniczne. No. Czak testa. Zobaczymy się na miejscu, dziewczyno. Niebezpiecznie trochę. Czas na pieczyste. Nadchodzą! Naprawdę. Widzę, że jej się spieszy. Żeby nasz Deacon chyba dotarł na tamten świat. Proszę bardzo. Żyjesz? Tak. Naprawdę nie przepadają za gośćmi, co? A dziwisz im się? To lepiej, żeby się do tego przyzwyczaili. Wiesz co? Od dzisiaj będzie to teren obozu Lost Lake. Władza w ręce ludu. Dobra, sprawdźmy jeszcze skrzynki przyłączowe i spieprzajmy stąd. Mamy to. Gotowy? Tak. Dobra. Tak! Houston, mamy zasilanie. Dobra robota. Bez ciebie by się nie udało. Chodź, poszukamy czegoś do zablokowania drzwi. Nie chcę przyjeżdżać tu co miesiąc, żeby sprzątać to gówno. Czekaj, będziesz tu za miesiąc? Co? Nie wiem. Może po prostu... Jezu Chryste. Ja sobie robię Dick, idziemy. Dick to potrafi się nie wygadać. Czemu pytałeś o mojego ojca i braci? Sam nie wiem. Po prostu... nigdy wcześniej o nich nie wspominałaś. Przepraszam, jeśli... Może w ogóle nie chciałaś o tym rozmawiać. Nie, spoko. Właściwie to przypomniało mi się coś, o co chciałam cię zapytać, kiedy jeszcze jeździliśmy razem. Okej, Ricky, nie teraz. Możesz spytać mnie później. Co nie... Hej! Chodź, musimy ruszać. No, bo poczułem się trochę jak w Satisfactory, a lepiej do tego nie wracać. Zobaczmy, jak działa. Cały czas się zastanawiam, jak oni chcą też upilnować ten teren przed innymi obozami. Hej, nigdy nie pytałeś, czemu przestałam jeździć z tobą i Boozerem. A niby czemu miałem pytać? Od początku wiedziałem, przez pierdolenie żelaznego. Boże, Ricky, serio, musimy do tego wracać? Jeździliśmy razem jakieś, sama nie wiem, kilka miesięcy. Daj spokój. No dobra. Dobra. Była taka jedna noc, którą bardzo dobrze pamiętam. Na zewnątrz padał śnieg, a... Boozer chrapał. Pamiętasz, jak potrafił chrapać? Przysięgam, myślałam, że nam ściągnie na głowę tak, całą hordę. Niewiele się zmieniło. Tak czy inaczej. Pewnie myślałeś, że wszyscy już dawno śpią i siedziałeś sam na zewnątrz, czyli w sumie jak zwykle. Wpatrując się w coś. Nie spałeś całą noc.
Pokaż mi to zdjęcie. Proszę cię. Wtedy zrozumiałam. Co zrozumiałaś? Że nie chcę skończyć tak, jak wielu z nas tutaj, jako więzień przeszłości, uciekając przed tym, co było, tylko chcę patrzeć naprzód. Okej? Nie wstecz. To nie jest tak, jak myślisz. Okej? Ukoś się! Chodź! Trzymaj się ścieżki! Na ziemię! Jesteś pewna, że to oni? Widziałam, co ma na plecach! Jesteśmy z obozu Lost Lake! Żelazny ma z wami rozejm! Świetny pomysł. Spróbujemy jeszcze raz? Czyli tłumik się raczej dalej nie przyda. Nie wychylaj się. O, o! Ale już jesteś obozowiczką. Obozowiczką. Kurczę. Kurwa. Nie wiem, czy nas widzi, czy nie. Co oni tu trzeba robić? O! Co ty tu robisz? Wracać do tej swojej nory i wypierdalać z powrotem na żelazny stół! No nie. Chyba, że po prostu za szybko nadusiliśmy, tak, za szybko chyba widok skupienia. Ale mam wrażenie, że coś się zmieniło i trzeba najpierw chwilę odczekać, aż nam, o właśnie, na ten zwykły widokowskaźnik zmaleje i dopiero później można strzelać. Dobra, trzeba jakoś ratować naszą koleżankę, tam są kolejni, ale gdzie jest nasza koleżanka? Wydaje mi się, że ona miała problemy. Chyba, że je zlikwidowała właśnie. Idą następni. Dobra, jazda z tym. Czyli tak, cel? Tak. Nie wiedzieć czemu, bo powinno się wydawać, że po zmianach, które wprowadziliśmy, właśnie z tym celowaniem będzie nam łatwiej, a okazuje się, że jest trudniej. No cóż, czasem tak bywa. Trzeba się po prostu na nowo przyzwyczaić do pewnych rozwiązań. Wywiało was na północ, co? To nie chcecie trzymać się blisko Carlosa, nie? No. Ach, akurat się skończyło. Dobrze, podnieśmy co tu mamy. Co on robi? No podnosi. Ukorzyć się, ekipo. Najgorsze, że ktoś tu jest za drzwiami jeszcze. O, o! Dobra, nie spodziewałem się takiego wyjścia. Chętnie bym rzucił jakąś bombę rurową, jakbyśmy tylko mieli, ale zawsze możemy jeszcze rozwiązać problem. A tak. Brzmi to, jakby kogoś to trafiło. Kto tu jest? Tak. Dobra, widzę tego potężnego. Więc jedno jest pewne, musimy zostawić sobie trochę amunicji na później, bo będzie to naprawdę gorąco, jak on podejdzie. Zmoku, zagubieni! Czy to był okrzyk bojowy, czy jak? Może zostawimy was tutaj, żebyście się wykrwawili, co? Świrusy pewnie się ucieszą, he? Przecież tego chcecie! Pokażyć go! Nie będziesz kroczyć ścieżką! Nie? Ach! Mało jak mało. Dlaczego oni zawsze muszą ruszyć, jak zdecyduje się na strzał? Trzeba było wcześniej, kolego. Ale dobra. Daleko nie chodzi. Jeżeli nie wyjdzie na niego nasza koleżanka... Kurwa, koniec naborów. Powinno być dobrze. No tu z tym już gorzej, jeżeli chodzi o zasięg. Szkoda, bo ten jeszcze jeden strzał mógłby wiele zmienić. O! Czekaj. No i uciekł. Może powinienem szybciej po prostu oddawać strzały, ale lubię mieć pewny widok. Dobra, ten wygląda jakby nas nie widział jeszcze, więc spróbujmy. Możecie wszyscy iść prosto do diabła! O tak, tam dopiero się ukorzycie, co? Jestem.
Jakby najgorsze za nami. Chyba. Zbieram, bo czasem mam przy sobie bandaże albo inne bomby rurowe, które nie tak łatwo jest napotkać w życiu. Apteczka. Czekaj, no to... Jak tu już jesteśmy... Niby szkoda, ale znowu... Jak gratis to... Czemu nie? Gdzie jesteś? Tu jesteś ostatni. Okej, to już chyba ostatni. Nie mam pojęcia. Kiedyś miałem do czynienia z kilkoma ćpunami, którzy zachowywali się podobnie. Chyba byli na PCP albo podobnym gównie. A, sól do kąpieli, pamiętasz? Zrobiła się popularna, zanim wszystko szlak trafił. Ta, fakt. Chodź, zobaczymy, czy nie uszkodzili nam maszyn. Naprawdę myślisz, że rozum żelaznego Majka z tymi sukinsynami się utrzyma? Sama nie wiem. Jebanie wieczyści, po tym, co zrobili z ręką Buzera, po tym, co zrobili Lisie, co? Jeden z tych gości trzymał to w dłoni. Co się stało? Mieliście z nim jakieś kłopoty, ty i Buzer z wieczystymi, zanim ukradłeś te antybiotyki? Nie. Sam nie wiem, słuchaj. Cokolwiek Carlos myśli, że zrobiłem, będzie bez porównania z tym, co jemu zrobię, jak tylko go zobaczę. Chodź, idziemy. Dobra, kierujemy się liniami na południe. Sprawdzimy transformatory. Upewnimy się, że działają. Spoko, będę za tobą. No fajnie, tylko jakby narzucili jakieś wyraźniejsze tekstury na to, co tu dostaliśmy. Hej, muszę cię o coś zapytać. A mogę cię powstrzymać? Jak trafiłeś do klubu? To długa historia. A przed nami długa droga. No dobra. Należałem do 10 Górskiej, frontowej jednostki współpracującej z Sojuszem Północnym. Kurde, nie wiedziałam, że służyłeś w wojsku. Dlaczego? Chcesz to usłyszeć, czy nie? Sorry. Prowadziliśmy natarcie na Mazar i Sharif. Wpadliśmy w zasadzkę talibów. Szli akurat w przeciwną stronę. Mieli ciężarówki z ZU-23 na naczepach. To takie przerobione armaty przeciwlotnicze. Ciężkie działa. No, w chuj ciężkie działa. Nasz Humvee wybuchł i spadł z klifu, prosto do Hari. Wiesz, jak trudno jest utonąć w Afganistanie? Trudno! To jedna wielka jebana pustynia. W każdym razie wyrzuciło mnie przez przednią szybę. A kiedy się ocknąłem, Humvee tkwił do góry kołami w rzece. Wypłynąłem na powierzchnię, żeby zobaczyć, czy ktoś przeżył i wyciągnąłem ciało na brzeg. A potem powtórzyłem to jeszcze 7 razy. A kiedy wyciągnąłem Tanera, mojego sierżanta, miałem dość. Gdy wróciłem do domu, to sam nie wiem. Kupiłem motocykl, spędziłem kilka lat w drodze, przenosząc się z miejsca na miejsce i... Do Farewell? Tu się wychowałeś, prawda? No, tak! Kiedy wreszcie osiadłem tu na stałe, dostałem robotę w sklepie z motocyklami takiego starszego gościa o imieniu Jack. I on stał na czele klubu. Prez! Tak na niego mówiliśmy. Osobiście przyjął mnie w szeregi. Zaraz, Jack. Pamiętam, że Buzer o nim wspominał. Siedział w więzieniu czy coś takiego. Wydarzyło się coś złego i on wziął wszystko na siebie dla dobra klubu. Wygląda na to, że byliście blisko. Ale nie tak blisko jak ty i Adi. To co? Prosto do obozu. Myślałem, że ta historia trochę wyjaśni, dlaczego boimy się wody, ale wygląda na to, że ta tajemnica jeszcze musi trochę poczekać. Chociaż może mieć jakieś powiązanie. O cholera. Nie może być za łatwo, nie? Może wrócimy tutaj rano. Znajdziesz narzędzia, których potrzebujesz i wtedy dokończymy sprawę. Może będzie tu mniej świrusów. Czyli nie będzie prysznica? Dobra, ale najpierw ci coś pokażę. Ricky, daj spokój, to był długi dzień. Przestań, dużo wiesz o świrusach. Chcę ci pokazać coś, czego możesz nie wiedzieć. Chodź, i tak tu jesteśmy. Dobra, okej. Jazda. Mogę cię o coś spytać? O Boże, powtarzam jeszcze raz. A mogę cię powstrzymać? Czemu ciągle nosisz barwy? Nie wiem, co masz na myśli.
No, dlaczego wciąż jeździsz w klubowej skórze? Ty i Buzar, przecież nie próbujecie już nikogo zwerbować ani zaznaczyć swojego terytorium. Nie. Kilku gości, z którymi kiedyś pracowałam, nosiło barwy w weekendy. Raz ich o to zapytałam, to powiedzieli mi, że to ich sposób na pokazanie faka. Nie wiem, policji, władzom, rządowi. A ty przeciwko czemu się buntujesz? Temu, co jeszcze zostało. Słuchaj, nosimy je, bo tak, co chcesz usłyszeć? Znaczy, nie wiem, jak jest z Buzerem, ale ja nie próbuję niczego powiedzieć. Po prostu, te barwy, to właśnie ja. Mam na koncie całe mnóstwo głupich akcji, ale dołączenie do klubu, no... Powiedzmy, że to jedna z niewielu rzeczy, których nie... Ricky, co my tutaj robimy? Przecież widziałem już pociągi śmierci, Nero i Hordy tak samo. Wiem, ale to nie to. Co do kurwy? Patrz. Byłam tu kilka razy, żeby popatrzeć. Mieszkają w starych fabrykach maszyn i wychodzą każdej nocy, jakby ktoś zadzwonił na obiad, nie? Każdego ranka wracają do środka i, nie wiem, hibernują. Czyli nigdy nie poszłaś sprawdzić? Ha, ha. Nie. Raz podeszłam za blisko i zaczęło mnie gonić kilka świrusów. To jak pakowanie kija w mrowisko. Chodź, idziemy. Ściemnia się. Już myślałem, że tam lecimy. Dobra, bez amunicji. Dobra. W każdym razie niedawno widziałem coś, ale mi nie uwierzysz. Serio, chcesz gadać? Dobra, to pogadajmy. A nie, zaczekaj, niech zgadnę. Widziałeś helikopter Niro? Zaraz, nie. Skąd wiedziałaś? Pojawiły się tu kilka razy, latały nad Lost Lake. Kurwa. A co cię to? Przecież nie chcą nam pomóc. Z tego, co słyszałam, walą bez ostrzeżenia. Mam to gdzieś. Coś czuję, że nie do końca. Wyczuć to, kiedy chcą pogadać dłużej, a kiedy im tak jakoś szybko się ta rozmowa urywa. O, a w tej górze widzę wilka. Może coś więcej. Ale najważniejsze, że wróciliśmy w jednym kawałku do domu. Chociaż ten prysznic, no... Ja bym to naprawił. Hej, gdzie byłaś przez cały dzień? Ciebie też miło widzieć. Skizo powiedział, że pojechałaś gdzieś z Deaconem, a ja martwiłam się. Adi, jestem zmęczona, dobrze? Po prostu pięknie. Hej, Dick, dziękuję. Luz, powiedz tylko, jak będziesz chciała zająć się tym transformatorem. Będę w pobliżu. Dobra. Pierdolenie. O co ci chodzi? Nie, nie! O co tobie chodzi? Powiedziałam, jestem zmęczona. Tyle. Dobra. Przepraszam. Jak już mówiłam, martwiłam się, wiesz? Nigdy wcześniej nie znikałaś bez słowa. Jasne. I to tyle? Ktoś tu chyba chciał wywołać zazdrość, ale po dobrej kłótni jest lepsza kolacja, więc... Zostawmy te zagrywki dziewczynom. My zajmijmy się naszymi tu problemami. Sam wiesz, byłem z klasą. Musimy zarobić na chleb. Musimy też się wybrać. Przebłyski świadomości. Czyżby na kolejną akcję Niro? A nie. A trochę tak, dodatkowe, gdzie jest Niro, ale zastanawiam mnie, czy do żony? Nie, nie mamy za czym lecieć. Więc w kolejnej misji zobaczymy się już przy następnym spotkaniu. No, to tego tak czy inaczej, nagle usłyszeliśmy wrzaski. O! Hej, no popatrz, za późno na robotę na moczarach. Ale Peszek, co nie? Skizo? To były świrusy. Skizo, skizo. A skoro nim mowa, ciekawe co robił przez cały dzień. Nie wiem. Kurwa. Jak podczas jakichś zamieszek. Ciekawie, ale też doprowadzimy do końca naszą tutaj właśnie misję rozwoju postaci. Może to przywróci nam z powrotem niezłe oko. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.